No i tak, klimatyzacja włączona, a wentylator, jak widzieliście, nie hula. Jak się auto rozgrzeje, jak się trochę klimatyzacja rozgrzeje, to będzie się włączał wysoki bieg klimatyzacji. A póki co mamy problem. Wentylator powinien się włączać. Co to może być? Stawiam, że na 99% będzie to opornica, albo inaczej zwana opornikiem, rezystorem wentylatora chłodnicy. Zaraz Wam pokażę to urządzenie, pokażę Wam, gdzie jest. Ciężko będzie mi pokazać Wam wymianę dokładną, ponieważ jest tam słaby dostęp, ale zaraz po wymianie zobaczymy, czy to pomoże. No to co, idziemy do opornika. Urządzenie to wygląda tak. Mnie kosztowało, tutaj nie robiąc wielkiej reklamy, 30,99 razem z przesyłką. A znajduje się ono mniej więcej, a rozbierzemy sobie kawałek kota, dajcie mi, dobra, ta opornica znajduje się tam pod spodem, pod tym przewodem, tam ją widać lekko odchylono. I tam będę musiał włożyć swoje małe chińskie łapki i ją wymienić. A więc jedziemy. Jeszcze zanim się do niej dobiorę, to zobaczymy, jaka jest oporność na nowym rezystorze, żebyśmy mieli później porównanie. Tak to wygląda na nowym. Jak widać, u mnie instalacja LPG trochę utrudniła tutaj dostęp. Moje ręce już wyglądają trochę inaczej. Stary układ został już wymontowany. No i teraz zobaczymy na nim oporność. Na nim po prostu brak obwodu, a więc jest zwalnięty. No i co, założymy nowy i zobaczymy, czy wentylator wystartuje. Nowa opornica już na miejscu. Stara sobie leży tutaj. Nie wiem, czy zwrócić uwagę, na początku silnik nie był rozgrzany, a więc odpalam auto, włączam klimę i zobaczymy, jak to będzie. No i idziemy do wentylatora. Działa. Działa i chłodzi. Jak trzeba. Zobaczmy jeszcze. Chłodzi. Potwierdzam. A więc co? Na dziś to wszystko. Zapraszam do lajkowania, jeżeli się podobało, do subskrybowania, jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście. I na kanały Miśka Stasica, Laguny Fana i między innymi na Idealny Remont. No i co, na dziś to wszystko. Dzięki, cześć.